Mamy środek wakacji, piękne lato, gorąco, sporty wodne, żaglówki, motorówki, jak widzimy na jeziorze. I niestety to się niedługo skończy, bo zacznie się zima. Przyjdzie mróz, zimno. A zatem przyjdzie nowa pasja. Czyli morsowanie. Mamy tutaj polary o tematyce właśnie takiej. Dla Oli i dla Łukasza, którzy pasjonują się właśnie morsowaniem. I opiszemy Wam, jak wyglądają te polary. Tutaj mamy haft. Morsy, Grodzic Wielkopolski. Tak. Z imieniem wyszytym tu Łukasz. Benia ma tutaj dla Oli. Też ten haft, morsy, Grodzic Wielkopolski. I z takimi polary są w kolorze niebieskim. I z tak? akcentami w kolorach czarnymi, czyli... Z czarnymi dodatkami. Czarny, gruby, masywny z przodu zamek. Dwie kieszenie na zamek zapinane. Kaptur mamy w środku wypełniony również czarną dzianiną pod kolor tutaj dodatków. Zamek, kaptur jest odpinany na zamek, tutaj Benia pokaże. W kolorze czarnym jest zamek, możemy sobie dowolnie go odczepić, stopery czarne w kapturze i pokażemy z tyłu ten piękny haft, morsy, Grodzic Wielkopolski. Tak, tak samo jest u Beni na polarze. I polar. U dołu polary jeszcze mają stopery i z gumkami do pociaśnienia, do regulacji sobie tutaj dół polaru. Tak wyglądają nasze morsowe polary. Tak. Pozdrawiamy Olę i Łukasza. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia, cześć! Cześć!